Głowa. To jest podstawa. Sin car complicado. Tak powiedziała pani w recepcji i miała rację. Bez auta rzeczywiście jest to dużo większe wyzwanie logistyczne. Tak pokrótce. Z Krakowa do Tuluzy. Tam pociągami do Carcassonne, żeby sobie pozwiedzać. I później z Tuluzy tutaj busem do Andory. Są chyba 3 dziennie i kosztuje 36 euro taki bus. Ale tutaj na miejscu też w zasadzie ok, bo są miejskie autobusy co pół godziny. Tylko w porach, kiedy startuje Ultra, nie ma. No i właśnie czekamy na taksówkę, która nas ma do Endcamp zawieźć. No bo to jest jakieś 10 km. No, wystarczająco dużo dzisiaj z buta będzie, więc nie dokładałbym sobie tych kolejnych 10 w betonie. No i czekamy. Czekamy no, na ostatni etap podróży i potem... To ściągamy spodenki. Jak tak po ludziach patrzę, to ja taki jestem trochę tutaj ciepło ubrany. Ale w przypadku Ultra to ja wolę, żeby mi było troszeczkę za ciepło momentami, ale jednak żeby nie tracić, jak będzie chłodniej. No zobaczymy, ale jakby co to mam się to rozebrać. I teraz wiązanie butów solidnie. Tutaj raz. I tutaj dwa. To jest ten sposób, który naprawdę świetnie trzyma. Jeszcze mi się nigdy nie rozwiązał. Taki jest na moim w kanale filmik, gdzie jest dokładna instrukcja, jak tego buta zawiązać, żeby się ciężar opierał na zbiegach tutaj, a nie daj Bóg, broń Boże, tu palec, widzicie? Palec jest tu, jest tyle zapasu. I większość znaczna ludzi z czerwonymi opaskami, czyli Elite albo Age. Na zwołpenie, jak będzie 30 osób, to uważam, że dużo. I czemu? No bo wprowadzili nowe zasady. Age i Elita nie klepie burpeesów, jak jakieś przeszkody nie pokona. Tylko są rundy karne i one są różne, więc zobaczę jakie i zobaczę w przyszłości. A generalnie ja sam tych burpeesów robię niewiele, więc zobaczę. Odprawa. Sprawdzają bardzo dokładnie te wszystkie rzeczy, które tu mamy mieć, więc jak nie mamy, lipa. Water. Odprawiony. Water. No full of water, bo tam jest 2,5 litra w tym momencie gdzieś. Razem z shake'em, także wszystko jest. Ta muzyka, która wybrzmiewa właśnie teraz, ma coś wspólnego z piekłem. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale dzisiaj, tak jak powiedział Leonidas, dzisiaj kolacja w piekle. Rozgrzewka już jest. To mi się na Spartanie podoba, że zanim wystartujemy, to już są przeszkody. Yes, you are Spartans! And you are gathered here today. As the 300 gathered before you on the battlefield at Thermopylae. You've trained your minds, and your bodies will follow, no matter what obstacles you face on your journey. Who am I? Look at your fellow Spartans. Draw strength from them, for they will be with you through thick and thin, through sweat, blood, and for some of you, maybe even tears. But you will not let them fail. Never retreat. Never surrender. Defeat is no option. Who am I? I am Spartan. Are you ready to race? Then on my mark in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let battle commence. Jeszcze na przeszkody. Trochę się ujedz, ale teren po prostu nawet nie chcę ci się zgadzać. Teraz.
pendant ça, il est malin, mais... Zaliczony, no na przeszkody jeszcze trochę siły jest, ale jeżeli chodzi o podejścia, kilka kroków pod górę, jestem jak zwaty po prostu. Ten ultra tutaj to jest pierwszy, na którym złamałem swoją zasadę, nie zatrzymywać. Nie dałem rad. Wiaderko chyba na 5 czy 6 lat, zatrzymywanie pod górę, nie dałem rad. Znaczy dałem radę, bo jestem tutaj, ale tempo turysta na morskie oko w klapkach z wózkiem i trzema dzieciami za ręce idzie szybciej. Ruszam dalej, zawalczę. Generalnie jeszcze nigdy nie chciałem tak zejść z trasy. Zawalczę. T'inquiète, on va pas rater là. No, no i kurde, 50 km w nogach i można takie przejście zrobić tutaj. Na razie raz tu jestem. Kurde, mokry. Może być mokry. Twister zrobiony. A twister w rękawiczkach lepiej robić właśnie, jak jest mokry. Bo tak wbrew pozorom, bo się to nie przeszkadza, że jest mokry. To jest wysiłek, ale to jest ten taki wysiłek, że się wie, że się dało radę. Bo jest już tak niewiele do końca. Ja wiem, że dobra. Trochę nam tu ścianek na koniec postawili. Tak no, piesek jest ważniejszy niż bohater. Bo miał ubranko pasujące do twojego. Taka trochę wyższa niż u nas. Myślę, że na dwa razy by się dało zrobić. No, ale też na spokojnie. Lecimy z tym wiaderkiem. Zdjęcie było oczywiście tradycyjnie. Na worku też. Inna niż nasza. Bardzo fajnie mają tutaj zaokrąglone te deski. Na wszystkich przeszkodach właśnie z takimi deskami czy na ściankach bardzo fajnie mają zaokrąglone, więc można podpatrzeć. Jest! Już naprawdę dzisiaj wiele razy myślałem, że nie dam rady i to tak na gorąco, bo jeszcze później będzie jakaś dłuższa analiza,
głowa. To jest podstawa. Bo już po 9 km byłem w takim stanie, że no naprawdę nogi jak z waty, duży kryzys. Zatrzymywanie się na trasie, siadanie, odpoczywanie. Bardzo, bardzo, bardzo mało siły. No ale dobra, no to idziemy sobie powolusieńku, ile się da do przodu, zobaczymy co z tego wyjdzie. I powoli pójdziesz, daleko dojdziesz. Kurde, dałem radę. Wracamy. Dziękuję Kasieczko za wszystkie kręcenia, te filmy, które żeście z trasy oglądali. To tu jest operatorka i ogromne dzięki za wsparcie dla tejże operatorki. Kasiu, dziękuję. No i wracamy. Góry powoli za nami. Samopoczucie dzisiaj jest... Łowcy. Krowy. Krowy. Na trasie też krowy były. I co jest dzisiaj? Poniedziałek, drugi dzień po. A ja się czuję najlepiej z tych wszystkich ultra. To jest bardzo dziwne. Po najtrudniejszym ze wszystkich, najlepiej ze wszystkich. Troszkę pięty bolą i tyle. I małe zakwasiki. No właśnie, bileciki żeśmy dali i tak celebrujemy naszą szóstą rocznicę. Czubu. Danego przez samego Michała. We Francji. No właśnie, i tak też